Dzień dobry. Witam Was pięknie już na łonie natury przy wiosennym słoneczku w poranek wtorkowy 15 marca. Dwoma hasłami biblijnymi z naszego modlitewnika. Pierwsze zapisane w drugiej Księdze Królewskiej w 20 rozdziale i 5 wierszu. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię. I drugi fragment to Mateusz, rozdział 7, wiersz 7, Ewangelia oczywiście. Kołaczcie, a otworzą wam. Wymyśliłem tę scenerię ze względu na zamek, który znajduje się zaraz za mną, bo objechałem jeszcze dzisiaj raz na spokojnie całą budowlę, żeby przekonać się, czy rzeczywiście nie ma tam żadnej kołatki, a więc takiego owalnego okucia, które było na drzwiach przed dzwonkami, zanim wprowadzono elektryczność, gdzie ktoś, kto chciał wejść do zamku, odwiedzić księcia czy kogoś, kto tam rezydował, miał taką konieczność, aby zapukać. I najczęściej był odźwierny po drugiej stronie, który otwierał drzwi zaraz albo po jakimś namyśle, jak dopytał, kto zacz. Dziś już tam nie ma żadnej kołatki na tym zamku, ale fragment z Mateusza pokazuje nam pewną zachętę Pana Jezusa, który mówi: kołaczcie, a otworzą wam. To nie znaczy oczywiście, że mamy jeść kołacze, tylko kołatać, a więc pukać, dobijać się do drzwi Pana Boga, aby nam otworzył i wysłyszał naszą prośbę. Myślę, że szczególnie w przeciągu ostatnich 2 tygodni tak wiele modlitw w stronę Pana Boga popłynęło z różnych części świata o sytuację na Ukrainie i wojnę, która jest tam właśnie rozgrywana. Chociaż słyszałem też o tym, oglądałem taki filmik, gdzie niestety duchowni rosyjscy całkiem inną narrację prowadzą, pokazując, że ludzie mają się modlić w Rosji o to, aby właśnie ta święta Ruś się odrodziła i na nowo objęła panowanie nad przynajmniej tą częścią świata. My jednak odczuwamy, że słusznie jest modlić się w intencji Ukrainy. Kiedy widzimy, jak wszystkie budynki są atakowane, jak się walą, jak ludzie muszą na prędce uciekać ze swoich domów. To wszyscy wiemy. Ale wiecie, ten tekst dzisiejszy pokazuje mi, że nie powinniśmy się w modlitwie poddawać zbyt szybko. Tak nieraz bywa w takiej kulturze, że żyjemy, że chcemy mieć coś zaraz, od razu. A Pan Bóg mówi: kołaczcie, a więc to pokazuje taką ciągłość, by się nie poddawać od razu, ale być wytrwałym w tym. I ja myślę, że i wierzę w to, że jeśli będziemy dalej się modlić o Ukrainę i nie ustawać w tej modlitwie na całym świecie, że Pan Bóg w końcu się przyzna do tego i położy kres wojnie. Ale dzisiaj kontekst tych słów Pana Jezusa jest również zorientowany na sytuację chorobową. Bardzo często tak bywa, nawet wśród ludzi wątpiących i niewierzących, że kiedy się zmagają z chorobą, która długo trwa, nie jak angina, która szybciej przechodzi, ale dłużej trwa, to wtedy człowiek składa ręce do modlitwy i modli się. Pan Bóg w Starym Testamencie kieruje takie słowa: słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię. Kieruje je do króla Hiskiasza. To był jeden z królów judzkich, który zachorował bardzo ciężko i w zasadzie usłyszał od proroka Izajasza wieść, że niechybnie wkrótce umrzesz. Ale Hiskiasz wołał do Boga, prosił, płakał, tak bardzo mu zależało na tym, aby Pan Bóg go uleczył. I akurat w jego przypadku to nie była sytuacja jak trwoga to do Boga, lecz czytamy o nim, że był to król wierzący, król, który szedł drogą swego praojca Dawida i kolejnych królów, którzy czcili Pana Boga. I dlatego też Pan Bóg wysłuchał modlitwy Hiskiasza i powiedział: uleczę Cię. I w kolejnych wierszach znajdziemy sytuację opisaną bardziej szczegółowo, gdzie Bóg mówi: o 15 lat Twoje życie wydłużę. Drodzy, muszę wam powiedzieć, że na swojej duszpasterskiej drodze spotkałem się już z takimi sytuacjami, kiedy ktoś w zasadzie był umierający i konający i lekarze mówili, że nie ma już szans, ale dzięki modlitwie, dzięki nabożeństwu, dzięki Komunii Świętej czy dzięki modlitwom innych ludzi ten ktoś został wyciągnięty z bardzo ciężkiej choroby i Pan Bóg jakby przedłużył komuś życie.
albo darował drugie życie, tak niektórzy mawiają, by móc jeszcze spełnić jakieś zadania na tej ziemi. W minionym roku, w październiku, listopadzie, ta sytuacja dotyczyła osoby bliskiej z mojej rodziny, która bardzo ciężko przechorowała COVID i właśnie dzięki modlitwom wielu, wielu osób Pan Bóg ją z tego wyciągnął, chociaż, jak powiedział lekarz, była już pani po jedną nogą po drugiej stronie. Takich przykładów jest wiele i myślę sobie, że pięknie jest, kiedy wyleczony człowiek zdaje sobie sprawę z tego, komu zawdzięcza to wyleczenie i tą jakby kolejną część życia oddaje Panu Bogu i z Nim idzie tak na poważnie, szczerze, na serio. Znamy takie przypadki niestety, gdzie Pan Bóg komuś przedłużył życie o kilka dni, tydzień, miesiąc czy kilka miesięcy, ale ten ktoś w dalszym ciągu nie chciał mieć nic wspólnego z Panem Bogiem. Moi drodzy, kiedy kolejny piękny dzień przed nami się otwiera, chcę nam wszystkim życzyć wytrwałości w modlitwie. Zarówno w tej modlitwie aktualnej o Ukrainę, może też Ty masz jakiś problem związany z chorobą albo z innym ciężkim doświadczeniem. Nie ustawaj, kołacz, a Pan Bóg Ci otworzy, Pan Bóg wysłucha. Nawet jeśli powie nie na Twoją modlitwę, przyjmij Jego wolę i idź za Nim, ufając, że nawet Jego nie było w ogólności przestrzeni życia jakąś dobrą i właściwą decyzją, która ma nas, proszących, uczyć czegoś więcej o Bogu. Przede wszystkim takiej bliskości z Nim i zaufania Jemu. Niech Pan Bóg Cię prowadzi i strzeże przez ten dzisiejszy dzień. Pomodlimy się. Panie, dzięki Ci, że pozwalasz nam modlić się do Ciebie, że telefon, którego używamy, ten szczególny duchowy telefon, nigdy nie ma linii zajętej. Nigdy nie jest tak, że nie odbierasz, że nie słyszysz, ale zachęcasz nas, abyśmy szczerze i wytrwale się modlili, ufając, że Twoja wola się będzie działa. Panie, tak często się cieszymy, kiedy Twoja wola jest zgodna z naszą. Czasem jest trudniej, kiedy Ty przeciągasz odpowiedź, ale i tak mówisz tak na naszą prośbę. Najtrudniej jest przyjąć, gdy mówisz nie. Ucz nas, Panie, bez względu na Twoją decyzję, żyć w bliskości Ciebie i mieć tę łączność w modlitwie, wiedząc, że Ty nikogo z nas nie opuszczasz i Twoja wola się dzieje, tak jak prosimy o to w modlitwie Pańskiej, bądź wola Twoja. Także i na dzisiejszy dzień. Niech się dzieje Twoja wola. Amen. Z Panem Bogiem. Dobrego i pięknego dnia.